Cześć kochani i witam w kolejnym odcinku na kanale 50 na pół. Jestem z moją siostrą Izabelą. Cześć. I Kasią i Asią, co nagrałam wcześniej. Chciałam dzisiaj nagrać film, gdzie analizujemy treść piosenki Patointeligencja, ponieważ myślę, że jest to bardzo ciekawy tekst, bo ma bardzo dużo slangu i tekstów, których jako Polish Americans nie ma jak, w jakiś sposób się tego nauczyć. Jest to dobry sposób pokazania, jak bardzo żywy jest język i jak ciężko jest nauczyć się czegoś, jeśli się nigdy nie ma styczność z tym. Takim slangiem możemy znać może z lat 80., bo to są piosenki, które nasi rodzice słuchają. Ale teraźniejszy... Izabela. No. Jakiej polskiej muzyki słuchasz? Żadnej. To nie całkiem prawda. No, nie całkiem Krzysztofa prawda. Krzysztofa Krawczyka znasz. Znam, okej, okay, ale nic takiego nowego. Znasz też Budkę Suflera, to też nie jest nowa. No, suflera. Takie starsze rzeczy. Jak które byliśmy na kolonii, to były co? Łzy, i ich troje. Agnieszka już to już 15-20 lat temu, więc... No więcej chyba. Prawie 20. Prawie 20, no. Jesteśmy stare babki. Znaczy nie trzeba się, jesteśmy młodzi duchem. No tak, prawda. Więc zrobimy to w ten sposób, że przesłuchamy piosenkę, ty mi powiesz, o czym ty myślisz, że ta piosenka jest. Ja mam wielką przewagę tutaj, ponieważ słuchałam tą piosenkę na okrągło przez jakiś czas, bo mnie bardzo wkręciło to słownictwo. Przesłuchamy całą piosenkę i zapytam was, o co chodzi w tej piosence. Po czym wrócimy i posłuchamy tak po zwrotce. Mata, patointeligencja. Domyślaj się, co to może znaczyć, patointeligencja? Pathology to jest tak jakby medyczne i inteligencja, więc like, nie wiem. Nie ale wiem. Masz rację, to jest właśnie z tego patologia i inteligencja razem złożona. My to! Patointeligencja! Tutaj w Ameryce kiedyś oglądałam taki video i to było rap o tym, jaka zła jest education system w Ameryce. System edukacyjny w Ameryce i to mi to przypominało. Asia, masz jakieś przemyślenia? Ja nawet nie wiem. Ma dobry rytm. Złapałaś jakiś tekst? Czy może znaczenie piosenki? It's just about his upbringing. I jaki był jego upbringing? Fucked up. Czemu? Nie wiem. Czy to jest popularna piosenka? To jest bardzo popularna piosenka. To się mówi lawyerem? Właśnie, że tu jest takie 50 na pół. To jest, bo mówi się adwokat. Mój ziom w pierwsze elo zjarał Amsterdam 1 września. Po to, by nauczycielka myślała, że tak już ma z natury, no i do matury mówił, że to alergia. What do you think? Co myślicie? Najpierw myślałam, że ziom to był przyjaciel i potem przez trochę myślałam, że to było tak jak ego, tak jak ta osoba, albo taki wymyślony charakter tego, kto rapuje. Ale ja myślę, że to jest przyjaciel, masz rację. Okej. Okay. No to ja wiem z moich koleżanek, które pojechały do Amsterdam, to tam tak jak marihuana jest bardzo popularna. A komu to potrzebne? Ja myślę, że on pojechał do Amsterdama, wziął trochę marihuany i miał potem czerwone oczy. Wiecie, co to jest ELO? Pierwsze liceum? Tak, pierwsze liceum ogólne chyba, kształcące czy coś takiego. Zjarał Amsterdam. Zjarał to jest palić? Czy tam jakby brać... Ja myślę, że on zjadł. Ja myślałam, że on zjadł. Będę go zjadł. I Amsterdam jest slang na marihuanę. Wow. No, popił sobie, nie chciał robić matury, mówił, że to alergia. Nie. What? Zjarał Amsterdam. Okej, okay, drink a flask of Amsterdam vodka. There's Amsterdam vodka? Aha. Okej, bo zjarał to znaczy jakby skorzystać z narkotyków jakichś, zazwyczaj często używane do marihuany i Amsterdam
nawiązuje do legalności marihuany z Jaromast Amsterdam. Chyba mamy tutaj gdzieś Amsterdam. Tak? Znaleźć? Mój ziomom miał piersiówę, którą uzupełniał, w termosie trzymał wódę i ściemniał profesorom, że to herba. On w termosie miał wódkę i mówił, że to jest herbata, ale ja nawet ja nie mam żadnego pojęcia, co to pierwsze zdanie znaczy. No takie jest życie. What's teenager? Oh my gosh. Nastolatków, no. Dom, szkoła w Złotówie, dom, szkoła w Uberkach. Mój ziomo z mym ziomem za pieniądze starych na białych tych szkołach pykali w pokerka. Wiecie co? Ja nie mam zielonego pojęcia, co to znaczy. Myślałam, że to miasto. Co dom, szkoła? Uberkach. Uberki. I don't know. Mój ziomo z mym ziomem walili wiaderka. Tego nie wiem, to się pytałam wcześniej. Nie wiem, co to jest. Sprawdzałam to z Kasią i Asią. O, okej. Okay. Czyli to jest taki sposób na palenie marihuany. Czyli nigdy bym nie zgadła. Kojarzy mi się na Subwayu, jak ludzie grają na... Na piętnastkach i na dwudziestkach. Co, na pieniądzach? Were they smoking out joints out of money? Oh no, I don't know, because that they don't have the same money system. Są to przerwy po 15 i po 20 minut. Mm-hmm. Ja się dowiedziałam od mojej asystentki Natalii, którą też bardzo miło pozdrawiam. Okej, okay, a to na czarno ukryt sprzątały mu penthouse. Co myślisz, że to znaczy? Ukraińcy. How did you get that? Ukry u mnie jest napisane z dużą literą U. Więc ja myślę, że to jest jakaś brand albo coś. Może to jest jakaś popularna kampania, która sprząta domy? Mój ziomo chciał wypłatę starego przećpać. Nie pykło by była tak wielka, że dużo prędzej by tu kopnął w kalendarz. Ew. It's like related to this. Oh. He would have died smoking it all. Yeah. Dang, girl. Mój ziom się powiesił w Sylwestra, a ciągle pamiętam, jak kradliśmy te flaski z kefra i jak je piliśmy na hejnał o 8:20. Wiecie, co to jest Carrefour? Tak. Czy to jest sklep? Tak, to jest sklep. Ja pamiętam, w Polsce to tam był grycan, ach, takie dobre lody. I tak najebani na przerwach bez przerwy. I tak najebani. Lekcjach metopatą inteligencja. Czyli wiesz, co jest tak najebani? Wiesz, co najebani jest? Tak, drunk. Tak fucked up. Yeah. Okej. Okay. A mam pytanie. Czy to wszystko jest tak jak normalne i tak jak dzieje się często w Polsce? Chciałam właśnie dojść do tego, co myślicie na razie, że jakby o czym jest ta piosenka? Oni są dumni z tego, że tak jak oni piją cały czas i biorą te wszystkie narkotyki i nie wiem, że to jest tak jak ich styl życia. Mój ziomo walił herę, więc herę, co myślisz, że to jest? Ja myślałam Hera, which is like the Roman goddess, ale nie wiem. That doesn't make sense. A co myślisz, że to ma? Heroin! Mój ziomo znajomy podawał kutca w kiblu dla inwalidów w Złotych Tarasach. Złote Tarasy to jest tak jak, a to jest w Warszawie, tak? Tak. A wiecie, co to jest kutas? Kutas to jest penis. Mhm. Ale w kiblu dla inwalidów? Nieładnie. Plemniki to chyba sperm. I siusiak. Really? I siusiak to siusiak. To penis. Raczej. Oh, really? Ja też nie znam tych rzeczy, tego się nie uczy w polskiej szkole. Pipki to mi się wydaje, że to raczej like another word for vagina, czy coś. Pochwa to chyba... Vulva, I think. How did you know that? Cause I'm a woman. Mój ziomo podpierdalał Zany od mamy z szafki z lekami. Xanax? No. Dalać, wiecie, co to znaczy? Ukraść? Mój ziomo miał zawsze ten czerwony pasek i zawsze miał czerwone gały. Czerwony pasek, ja, kojarzy mi się z tym, albo może ten pasek? A. It's a school thing. A to jest pasek na świadectwie szkolnym. To zjadłam. O, ja myślałam, że ten ziomo nie miałby ten czerwony pasek. Ale oni są patointeligencją. Aha. Więc nawet jak są najarani. Chyba o to chodzi. Mój ziomo z mym ziomem
koleżankę z klasy na wyjeździe szkolnym w dwa baty jebli. And they're fucking from two holes. Threesome? Yeah. No. Trójkąt? Yeah. Mój ziom na odwagę pierdolnął czy piwka w pubie w Londynie przed interview na Kingsa. He got fucked up. No, three beers. He had three beers in a pub before an interview for King's, what's that, King's College? Yeah, I think so. If you know, it's like to like... Ale wiecie, co to jest pigwa wiśnia czysta? Nie, nie mam żadnego pojęcia. Więc to są smaki wódki. Pigwa, wiśnia jest, jest orzechowa, no i czysta jest zwykła wódka. Bardzo dobre. Mój ziomo w Toyocie Corolli woził tu tę parę baseballi i kryształ i kazał mi zmienić w tym tekście markę swego auta, żeby przed starymi nie było psa. No nie wiem dlaczego woził parę baseballi. Kryształ to... It's like a reference for alcohol, isn't it? Tak, kryształ może znowu narkotyki jakieś. Oh. Jakieś tam kryształy, jak na przykład MDMA czy coś. Or meth or something. Or meth, no. Wydaje mi się, że like baseball bat i kryształ, like to defend. I kazał mi zmienić w tym tekście markę swego auta, żeby przed starymi nie było przypsa. What do you think that means? Żeby tak jak nie dowiedzieli się, że on o nim gada. Tak. Mój ziomo bandyta, mój ziomo zoofil, mój ziomo artysta, mój ziomo pedofil, mój ziomo nekrofil, mój ziomo intelektualista, my to panto inteligencja. Mm-hmm. Co rozumiesz z tego na razie, że... Że ten facet kocha swego zioma. A. To jest intelektualista. Intellectual. Dlaczego to jest w tej samej kategorii? Ja to zrozumiałam, że to jest jakby ta grupa znajomych, że oni są tacy zjebami. Bandyci, zoofile, artyści, zjebami, pedofile, nekrofile i intelektualiści, że to jakby oni są tacy upper class, ale zjeby. Aha. Dealerka dla sportu nie po to, by przetrwać. Bo dla mnie to, ja myślę, że to może tak, że personal training, żeby się dostać na studia, na sport. Dealerka tu chodzi o dealing, like dealing drugs. O, na fun? Yeah, dealing dla dealerka, czyli dealing for fun rather than to survive. Harnaś, perełka w plenerkach, rzucamy chujami i nie jemy mięsa. Wiesz co to jest harnaś? Nie. Nie, isn't that like a gural or something? Yeah, yeah, and it's a marka piwa. A. Czyli harnaś. O, perełka też jest piwo, nie? Tak. Perełka. A dlaczego nie jedzie mięsa? Dobrze wychowani, wciągana jest kreska w bawełnianych sweterkach. Nie wiem, co to jest. Oh, they're doing coke. Zaczęłam tu robić terapię, bo miałam już dość tego ciepła i piękna. Musiał jakoś, miał za dobrze, ale też... Everything is surface level, right? Everything in this person's life is surface level, but nothing is on the inside and he had a lot on the inside, so we needed an outlet. Więc jak to wytłumaczyć? Ja, wytłumacz. Wszystko było dla pozorów. Mm-hmm. Jakby te wszystkie rzeczy takie bogate są dla pozorów, a w środku miał dużo więcej do oferowania. Znaczy, miał, jakby miał do powiedzenia, do. I do przekazania i się tak zbuntował mocno. A nigdy nie chciałem być biały i zawsze tu chciałem być gangsta. No to ja myślę, że on ma takie dobre życie, że oni tylko to samo robią i on znudził się. That's funny to me. Nie trzeba być białym, żeby być gangsta. I mean, nie trzeba być czarnym albo z innej rasy, żeby być gangsta. To jest też trochę rasistowskie w amerykańskiej troszeczkę kulturze, żeby nawiązywać czarność do bycia gangsta. Aha. Chociaż nie jest to tu koniecznie to zrobione, ale jest w jednym zdaniu i można, mógłby się ktoś tego czepić. Mhm. Troszeczkę. I dla mnie jest więcej śmieszne niż like a politically incorrect. Czyli co? W podsumowaniu, o czym jest piosenka? Angst. Teenage angst. What every song is about. Ja nie myślę, że ja bym chciała być przyjacielem z tym, z tą osobą, która śpiewa tą piosenkę. No ja myślę, że on nie chce żyć jego życie i on tylko chce, żeby było tak jak... Trochę nawet rebellious, ja myślę. Bo on tak wszystko ma dla siebie i on tylko nie chce, żeby tak być. On ma takie piękne życie, ale
i tak wybrał niedobre rzeczy. Ale każdy się tak czuje czasami. Zwłaszcza się więcej, jak jest się nastolatkiem. Myślisz, że jest to piosenka bardzo intencjonalna? Tak, tak. I czy podziwiasz to? Tak, ja też. Bo wszyscy mamy taki diabełek, co tutaj siedzi i mówi like, you can do this the easy way, right? Mhm. Będziesz używać jakieś słownictwo w swoim życiu? Może. Może. Chcesz zjarać Amsterdam dzisiaj? To bardzo dziękuję Ci za udział. Bardzo dziękuję też Kasi. Asi, podziękujcie w komentarzach. Jeśli chcielibyście, żebyśmy zrobili jeszcze jakąś inną piosenkę, to piszcie w komentarzach i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa! Bye, bye. Trzymajcie się zdrowo. Moja droga, ja cię kocham. Means that I love you so.